Nieudany chyba ten sezon do końca dla nas. Ten srebrny medal to nie było to, na co czekaliśmy chyba przez cały sezon. No niewątpliwie nie możemy być zadowoleni z drugiego miejsca, bo cele, które obraliśmy sobie przed sezonem, były zdecydowanie inne. Co mogę więcej powiedzieć? No, na pewno to jakoś będzie nas motywowało do dalszej pracy. Wszyscy mówili o zwycięstwach Vive. Problemem było tylko to, czy wygrają 3-0, czy 3-1. Ten sezon na pewno nie jest udany. Wykonaliśmy tylko, można powiedzieć, połowę planu dla Polski. No, ale na pewno najbardziej zależało nam na tym mistrzostwie. Dlatego chyba u każdego z nas jest lekki niedosyt. I z tego sezonu do udanych nie możemy liczyć. Jeszcze Rafał Gliński. A i trafił. 2-1. Bardziej agresywnie. Dla ciebie to był taki sezon, powiedzmy w kratkę. Jak dostawałeś szansę gry, to naprawdę pokazywałeś się ze świetnej strony. W grze na skrzydle, też w grze obronnej. Pokazywałeś dużo serca do walki. Jak możesz ten sezon w swoim wykonaniu ocenić? Wydaje mi się, że no, ciężko oceniać samego siebie. No, jesteśmy zespołem, jesteśmy drużyną i razem wygrywamy i razem przegrywamy. Mamy w tym roku bardzo długą ławkę i trener musiał jakoś szachować tymi składami i patrzył na każdego dyspozycję pod dany mecz i pod dany dzień. Wiadomo, że chyba każdy chciałby grać jak najwięcej, ale trener o tym decyduje i trzeba się z takimi decyzjami pogodzić i szanować przede wszystkim takie decyzje. Także wydaje mi się, że w każdym innym klubie też tak jest i chyba wszyscy to doskonale rozumieją. Jeżeli chodzi o moją osobę, no starałem się na tyle, ile potrafiłem zostawić, tak jak powiedziałeś, to serce na parkiecie. Wiadomo, raz były lepsze dni, raz były może gorsze dni, ale wiem, że na pewno jak wstaję rano, mogę sobie spojrzeć w swoim rzutu. Wyżej do lewego skrzydła, no i trafił po raz drugi w tym meczu Rafał Gliński. Zdecydowanie uważniej musi grać. Wiele osób mówiło, że brakowało wam w tych ostatnich meczach trochę zespołowości tego zespołu. Zabrakło tej takiej jednej pięści. Czy zgadzasz się z tym i jak ty to widzisz tak z pozycji parkietu? Z pozycji parkietu na pewno ogromna wola walki była i na pewno każdy z nas bardzo chciał zdobyć to upragnione mistrzostwo. Wiadomo, coś jednak nie funkcjonowało. Szczególnie wydaje mi się, że może w naszych głowach, tak jak funkcjonowało to wcześniej. Chociaż ostatni mecz pokazaliśmy, że jesteśmy tym zespołem, mimo że przegraliśmy, ale byliśmy zespołem i potrafiliśmy walczyć i nawiązać spokojnie równą walkę. Mimo że już stan rywalizacji był 2-1, no i to my generalnie mieliśmy nóż na gardle. Dlatego no, oceniając no, cały sezon, na pewno stać nas na o wiele lepszą grę niż w pierwszych trzech meczach finałowych. I na pewno to nie była taka nasza gra do końca. Teraz nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Piotr Grabarczyk, Uroš Zorman został na... Wakacje? Co będziesz robił? Zostajesz tu w Kielcach, czy wyjeżdżasz do Wrocławia? Tak, na razie będę jakiś czas w Kielcach, później wyjeżdżam do mamy, do Wrocławia, do mojej rodziny. Tam trochę będę, jakichś takich planów nie mam, jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, wczasy, odpoczynek gdzieś, nie wiem, za granicą, czy nad Polskim Morzem. Może to się jakoś wyklaruje z czasem. Na pewno teraz będę kibicował jeszcze ten tydzień chłopakom, którzy będą na kadrze, będę śledził te mecze. Może wybiorę się do Poznania na mecz i później zobaczymy. Na pewno to będzie odpoczynek i jakieś spotkania ze znajomymi, bo to chyba też każdemu jest potrzebne. Musimy troszeczkę zapomnieć o tej piłce ręcznej, żeby później znaleźć jeszcze większy głód do Kwidzyna.